Dużo pracuje. Jego stado reniferów wozi co roku prezenty dla dzieci. Z bieguna południowego czy północnego. 6 grudnia w polkowickim kinie odbyły się Mikołajki. Dzieci obejrzały spektakl przygotowany przez Zdrojowy Teatr Animacji z Jeleniej Góry pod tytułem Cyrk doktora Dolitu. A to dobre sobie! To dlaczego? Przez cały tydzień zagrałam tylko jedno przedstawienie? Tylko jedno przedstawienie? No, tak, jedno. I to pół na pół do przerwy. Bo mama miejsc na widowni była pusta, a po przerwie wszystkie. Ależ madam, ja nie potrafię tego zrozumieć, to niemożliwe! Ale ja rozumiem, świetnie. Doktor przychodzi do cyrku, w którym pracuje madam Sara, która jest niezbyt miłą i sympatyczną osobą. Nie ma dla kogo grać, więc jest samotna, smutna, a doktor postanawia jej ten dzień jakoś uprzyjemnić, żeby sobie zarobiła pieniążki i postanawia być jedynym widzem w tym cyrku. Przedstawienie zachwyciło nie tylko małych widzów, ale również ich rodziców, ponieważ było odegrane w tak zwanym czarnym teatrze. Aktorzy są jakby ukryci przed okiem widza, ubrani na czarno, natomiast wszystkie animacje, które są widoczne, wykonywane są w technice czarnego teatru, czyli w fluorescencyjnych kolorach. I oczywiście animacja lalkowa, czyli tutaj mamy do czynienia akurat z różną animacją, bo zwierzęta, które się ukazują, pokazują, każda w zasadzie jest troszeczkę inaczej animowana. Po spektaklu do kina zawitał specjalny gość, święty Mikołaj, który wręczył dzieciom prezenty.